Witam się z Państwem bardzo serdecznie oraz witam się z burmistrzem gminy Bobowa Wacławem Ligenzą. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy sobie od takiego tematu, jak umowa na budowę amfiteatru oraz ścieżek rowerowych w Bobowej została podpisana. Jakie są szczegóły tych inwestycji? Dla nas to jest bardzo ważny projekt. Jest to wspólny projekt kilku gmin. Jeżeli chodzi o polskie gminy, to gmina Sękowa, jeżeli chodzi o słowackie, to jest miasto Stropkowa oraz gmina Niżna Polianka. Udało nam się pozyskać tutaj w ramach właśnie tego Interregu programu polsko-słowackiego dofinansowanie na realizację wspólnego projektu. I dla gminy Bobowa to jest akurat budowa amfiteatru i budowa ścieżek rowerowych oraz oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi o amfiteatr, to będzie to wydatek rzędu około 1 800 000 zł. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to jest kwota ponad 800 000 zł. I tutaj jest to uzupełnienie tego wszystkiego, czym dysponujemy już dzisiaj na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Zielonej w Bobowej. Myślę, że to jest kolejna atrakcja, która ułatwi nam organizowanie różnego rodzaju imprez, szczególnie kulturalnych, na świeżym powietrzu, w bezpiecznym miejscu, a cały zestaw różnych innych urządzeń, które tam się znajdują, na pewno będą takim miejscem integracyjnym i każdy coś dla siebie będzie mógł tam znaleźć. I to na pewno będzie przyciągało ludzi. Zapraszam wszystkich do Bobowej na kompleks rekreacyjno-sportowy. Została także podpisana umowa na budowę Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Bobowej. Kiedy ruszą pierwsze prace i na czym będą polegać? To jest też bardzo istotny program dla naszego miasta i dla naszej gminy. Stawiamy ostatnio naprawdę bardzo mocno na kulturę, wiele środków finansowych i z budżetu, i spoza budżetu zaangażowaliśmy właśnie na wydatki związane z kulturą. Natomiast ten nowy obiekt będzie czymś wyjątkowym. Nigdy w historii ostatnich kilkudziesięciu lat taka inwestycja w Bobowej nie miała miejsca, bo przypomnę, że wartość całego zadania to jest kwota około 18 milionów złotych. Biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, to jest naprawdę dużo. Przy czym udało nam się pozyskać dofinansowanie tutaj na poziomie około 10,5 miliona złotych. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu naszej gminy, ale myślę takie dyscyplinowanie budżetu, pilnowanie tego budżetu, czyli tutaj umiejętne gospodarowanie środkami publicznymi skutkuje tym, że dzisiaj możemy sobie na ten wkład własny w takim właśnie nieco wyższym stopniu pozwolić. Będzie to nowoczesny obiekt, w którym będą się znajdowały tutaj, myślę, przede wszystkim kiedyś w przyszłości sala kinowa, sala teatralna, będzie garderoba, będzie to wszystko na dobrym poziomie. Będą też urządzenia tutaj fotowoltaiczne, czyli stawiamy też na ekologię, żeby ten budynek był właśnie w miarę też budynkiem ekologicznym. Myślę, że odpowiedniej wielkości scena i to wszystko spowoduje, że wszyscy, którzy będą tutaj występować, będą mieli możliwość tutaj realizacji swoich planów, chociażby uczniowie szkoły muzycznej pierwszego stopnia, to jest Bobowie, ale też zamierzamy zapraszać tutaj różne zespoły. Naprawdę będzie to miejsce spotkań, będzie to miejsce, gdzie też będzie tą kulturę naszą, tradycyjną, pogórzańską można będzie rozwijać. Powstały w ramach tutaj programu takiego szabasówka zespoły taneczne, śpiewacze. To jest bardzo istotne i ja się bardzo cieszę. Tym bardziej, że termin na realizację tego zadania nie jest taki długi, bo to myślę, że do końca przyszłego roku ten obiekt powinien już powstać. Z wielką niecierpliwością mieszkańcy też oczekują na wybudowanie tego obiektu, oby się udało i oby tutaj bez zakłóceń cała ta inwestycja przebiegła. Czyli pierwsze prace nad właśnie budową Miejskiego Centrum Kultury już ruszyły? Tak, został przekazany plac budowy, materiały są złożone, wykonawca podpisał umowę, wszystkie procedury formalne zostały dopełnione i w tej chwili już rozpoczynają się prace. Pogoda mi się, że będzie teraz sprzyjać, także tempo też powinno być dosyć mocne, ponieważ tego czasu naprawdę na wybudowanie tego całego obiektu wraz z infrastrukturą, ponieważ tutaj jeszcze też powstanie droga dojazdowa, powstanie infrastruktura parkingowa. To wszystko będzie wymagało wiele zaangażowania i nakładu pracy, ale myślę, że wykonawca sobie z tym poradzi. I do kolejnej inwestycji sobie przejdźmy. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej. W jakich miejscach są prowadzone i w jakim zakresie?
Mogę powiedzieć tak, że ten projekt obejmuje w ogóle prawie wszystkie miejscowości, z małymi wyjątkami. Dotyczy on przede wszystkim tutaj realizacji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Siedliska, Stróżna, Jankowa też w dużym wymiarze, ale na części Wilczyc również i Bobowa. Sieć wodociągowa także w tych miejscowościach będzie rozbudowana. Dochodzi jeszcze tutaj, można powiedzieć, w dużej części sołectwo Berdechów, które jest oczywiście włączone do samego miasta, do Bobowej. Wartość całego zadania to jest blisko 17 milionów złotych. Dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać, to jest prawie 90% właśnie kosztów tej inwestycji. Jest podpisana umowa, jest wyłoniony wykonawca, jest przekazany plac budowy. Prace już ruszają, trwa organizacja właśnie związana z przygotowaniem różnych miejsc, gdzie będzie można składować materiały. To jest oczekiwane zadanie, chociaż mamy naprawdę skanalizowaną znaczną część naszej gminy, ale też zaopatrzenie naszych mieszkańców w wodę jest bardzo istotne. Stąd tutaj no ponad 22 km sieci tutaj wodociągowej i około 14 km sieci kanalizacyjnej przyczyni się do tego, że kolejne domy, kolejne budynki, kolejni mieszkańcy będą mogli z tego dobrodziejstwa skorzystać. Ale to nie wszystko, ponieważ w ramach tego programu będzie też zmodernizowana tutaj stacja hydroforni, będzie przebudowana tutaj jedna z przepompowni, taka bardzo istotna, która przyjmuje znaczącą ilość ścieków. Będzie też zmodernizowana stacja uzdatniania wody tutaj w miejscowości Siedliska. Także to jest bardzo szeroki zakres zadania, rozpisany na okres około 2 lat, niecałe 2 lata. To też nie ma zbyt dużo czasu, ale myślę, że wykonawca sobie tutaj też również z tym wszystkim poradzi i pokona wszelkie trudności.